Witam Was bardzo serdecznie w środę 27 września. Słowo Boże, które jest przeznaczone na ten dzisiejszy dzień, to słowo z Psalmu 95, gdzie czytamy tak: w Jego ręku są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. I z objawienia świętego Jana: oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. I fragment pieśni 651. W Twoich rękach, Panie, przeżyć radość chcę. Twoja hojność obdaruje mnie. Nowe życie w Tobie, nowej drogi cel, wszystko otrzymałem z łaski Twej. Chcę być bliżej Ciebie, Zbawicielu mój, wielbić Cię modlitwą, czynem swym. Chcę wyśpiewać światu wielką dobroć Twą, by słońce oświeciło duszy mrok. Kochani, te wersety i fragment pieśni, który przed chwilą Wam odczytałem w sposób, myślę, bardzo czytelny, nawiązują do tego święta, które zgodnie z naszym kalendarzem liturgicznym przypada już w najbliższą niedzielę, a więc dziękczynnego święta żniw. Jest to rzeczywiście taki bardzo szczególny czas, chociaż tak naprawdę dawno już po żniwach, ale właśnie w naszym kalendarzu jest to ten czas, kiedy chcemy szczególnie pochylić się nad tym, co nas otacza, nad Bożym stworzeniem. I myślę sobie, że to dzisiejsze słowo, kiedy słuchamy je albo czytamy o poranku, kiedy rozpoczyna się ten dzień, daje nam niesamowite impulsy do refleksji i okazję do tego, by zastanowić się właśnie nad istotą Bożego stworzenia. W pierwszej kolejności to, co również te dzisiejsze wersety nam mówią, warto zastanowić się nad samym Stwórcą i stworzeniem, nad tym, jak wielki, potężny, niesamowity jest nasz Bóg. Jak potężne jest Jego Słowo, którym potrafi stworzyć świat i wszystko, co na nim jest. To On jest tym, który stworzył nie tylko świat, ale także i nas i wszystko to, co jest nam na co dzień potrzebne do życia. A jeśli tak, to drugim tematem, nad którym warto się zastanowić, jest wdzięczność. No bo skoro Bóg daje nam wszystko, czy my po pierwsze jesteśmy tego świadomi i po drugie, czy jesteśmy za to wdzięczni? Czy rzeczywiście w Bogu upatrujemy, widzimy tego, który nam daje? A może wydaje nam się, że wszystko jesteśmy w stanie zdobyć sami i na wszystko zapracowujemy swoimi własnymi rękami? Warto poświęcić także dzisiaj chwilę, by podziękować Panu Bogu za wszystko, co jest nam potrzebne do życia, za wszystko, co z Jego ręki możemy mieć, czego dzięki Niemu doświadczamy. No i w końcu trzeci temat, trzecie pytanie, nad którym warto byłoby się dziś zastanowić, to temat odpowiedzialności. Co to znaczy, że Bóg czyni nas odpowiedzialnymi za świat, za stworzenie? W jaki sposób mamy tę odpowiedzialność rozumieć? Co mamy z nią uczynić? Jak mamy ją wykorzystywać? Jak mamy ją realizować każdego dnia? W jaki sposób troszczymy się o ten świat, chociaż na tym niewielkim poletku, czy w tym niewielkim zakresie, na jakim każdy z nas rzeczywiście może to uczynić? Czy rzeczywiście to zadanie realizujemy? Czy jesteśmy gotowi, by je wypełniać? A może zupełnie nie troszczymy się o to, co nas otacza? A może wydaje nam się, że możemy to bezkarnie wykorzystywać? To są, drodzy, pytania, z którymi chciałbym Was dzisiaj zostawić i które, mam nadzieję, pozwolą Wam również przygotować się na to święto żniw, które przed nami, które na nowo pozwolą Wam dostrzec Boga jako Stwórcę i rozbudzić w Was wdzięczność za wszystko to, co nas otacza, za wszystko to, czym każdego dnia obdarza nas, czego potrzebujemy do życia. Życzę Wam dobrego, udanego, spokojnego dnia. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Do zobaczenia.